wstaję, tak będę leżał. Urywki z kalendarza. Zdaje się, że pani Helena też będzie kontynuowała to, co rozpoczęła całkiem niedawno. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Mamo. Córuś? Mamo, ja już nie mogę. A czego ty nie możesz, Helenko? Ja na nic nie mam czasu. Wciąż muszę Tadeusza nawilżać. Mamo, rozumiem. Ja nie mogę ani z koleżankami wyjść na zakupy, ani gdzieś na przykład na ciastko wyskoczyć. Ja nie mówię, że ja już potrzebuję zjeść brownie na przykład. No pewnie, kto chciałby zeżrać brownie. Ale chciałabym mieć taką możliwość. Mamo, no. Przecież, że od świąt przemieram głodem. Ja też, skarbeńku, ja też. Ale nie cały czas trzeba Tadzia spryskiwać wodą. Tak. Ale daj spokój, mamo. Nigdy go nie lubiłam. Ale proszę cię, dosyć mam tej sytuacji. Helenko, niedługo Tadzie odpadnie, trochę cierpliwości. Ale jutro Sylwester, chciałabym zaszaleć, zanim Tadzie odpadnie od ściany. Mamo! Helusiu, nie narzekaj. Ja pamiętam, to było 30 grudnia 1924 roku. Akurat tygodnia Edwin Hubble, czy coś w tym stylu, ogłosił odkrycie innych niż Droga Mleczna Galaktyk. Ja nie miałam się w co ubrać na Sylwestra. Ale ja mam! Mamo, ja mam spodnium! Cicho, a więc włóż spodnium najpiękniejsze, jakie masz. Mam z cekinami. Dobra, to włóż z cekinami. I włącz sobie najpiękniejszą muzykę. Może elektryków? A co to elektryki? Mamo, Electric Light Orchestra. To nawet Tadzio wie. No i git pasi mi, bo dzisiaj ten koleś, ten brytyjski, ten z tego co tych elektryków, to Jeff Lynn, czy coś w tym stylu. Tak, Jeff Lynn. No, obchodzi dzisiaj 72 urodziny. Dobrze, mamo, włączę sobie. Heluś, a czym ty skrapiasz płaskorzeźbę Tadeusza? No wodą. Córeńko, do spryskiwacza wlej szampana. Ale to jest genialny pomysł, mamo. Słuchaj, a fajerwerki? Fajerwerki? Kochana, nie strzelamy. I przypominamy, że nie strzelamy. Oczywiście, że tak. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi z mamusią, jak państwo słyszeli. Pani Helena z mamusią, przepraszam. Tak, właśnie. Elo, ach.